Cześć, jestem Łukasz. Zajmiemy się dzisiaj gadżetami, które zwiększają bezpieczeństwo podczas jazdy naprawdę na różne sposoby. Zaczniemy sobie od bidonu, niby zwykły bidon, koszyczek. Okazuje się jednak, że koszyczek jest podświetlany, wystarczy dłużej przytrzymać. Ciecz, która się w nim znajduje, zostaje rozświetlona przez różnokolorowe diody, które można sobie oczywiście ustawić. Myślę, że w każdym z tych wypadków poprawa widoczności naszej na drodze jest jak najbardziej wskazana. Płynnie przechodząc do następnego gadżetu, chciałbym pokazać bardzo fajną torebkę podsiodłową. Niby nic wielkiego, a jednak proszę zauważyć, po naciśnięciu, przytrzymaniu przycisku obwódka dookoła torebki idealnie rozświetla nam się na czerwony kolor. Pięknie poprawia naszą widoczność na drodze. Jak najbardziej jestem za, polecam. Słuchajcie, totalna nowość. Komplet błotników, również niby nic wielkiego. Piękna sprawa, tworzywo sztuczne, łatwo zamontować. Ale co w nich jest takiego istotnego? Wyobraźcie sobie, że producent wymyślił zintegrowane oświetlenie błotników, aby zwiększyć naszą widoczność na drodze. Dwie funkcje, stałe i pulsacyjne. Oczywiście powinniśmy używać oświetlenia stałego. Oświetlenie oświetleniem, ale często zdarza się, że złapiemy gumę. Co wtedy? Należałoby usterkę usunąć, czyli wymienić dętkę. Niestety często tej dętki nie mamy i tu do pomocy mamy coś takiego. Nabój CO2, który szybko pomoże nam usunąć usterkę, zawinąć się jednak z tej jezdni, dojechać do miejsca, w którym możemy dętkę zmienić, czy to będzie serwis rowerowy, czy to garaż. Prosta sprawa, mały, szybki nabój, wszędzie się mieści. Pamiętacie naszą torebkę podsiodłową? Cyk. Mamy też różne, większe sprawy, jeśli chodzi o nabój CO2. Producent zapewnia nam również zestaw z łyżką do zmiany dętki. Małe poręczne również wszędzie się zmieści, ale uwaga, uwaga, nieco większy zestaw z pompką, dwie funkcje. Możemy użyć klasycznej pompki, możemy użyć naboju, który szybko napełni nam powietrzem dętkę. Na koniec gadżet dla totalnych zapaleńców kolarstwa szosowego i nie tylko. Zestaw, który mieści nam się w kierownicy, w rogach, pełni rolę zatyczek, a z zatyczek wychodzi zestaw do naprawy łańcucha. Skuwacz, rozkuwacz, chwytak, imbus. Wszystko to zmieści się w naszej kierownicy. Wykończenie karbonowe, elegancki bajer. Gorąco polecam wszystkim zapaleńcom.